Pani Agnieszka Turowska i Rafał Murat, współorganizatorzy drugiej edycji One to One. Przede wszystkim gratuluję chyba tego klimatu, bo chyba to i tych sportowych emocji, które się wyzwoliły, bo to chyba był taki najważniejszy czynnik tej bardzo lokalnej i takiej ekskluzywnej imprezy. Tak, zdecydowanie tak. Takie było zapotrzebowanie i staramy się po raz drugi już temu sprostać. Mam nadzieję, że się udało. Bardzo dobra reklama teraz do pana Rafała, bardzo dobra reklama klubu mi się wydaje, bo dzisiaj chyba tylko jeden pojedynek właśnie przegrany klubowy, ale tak poza tym to chyba wszystko do przodu. Znaczy to nie chodziło bardziej o kwestię reklamy, tak? No siedzimy w sportach walki już tyle lat, stąd inicjatywa, żeby na terenie Lublina, bo stąd się wywodzimy, zrobić taki event troszeczkę inny niż wszystkie, tak? Czyli nie mamy sportowej hali, nie mamy plastikowych krzesełek, tylko robimy to w klimacie klubowym, prestiżowym, o ograniczonej ilości osób i ten deseń chcemy iść, tak? Także trzecia gala, którą planujemy na wiosnę, na pewno też będzie bardzo zbliżona do tej. A jeżeli mogę zapytać, nie było mnie na pierwszej edycji, akurat nie miałem okazji, teraz zobaczyłem drugą, jakiego rodzaju właśnie wnioski zostały wyciągnięte, bo podejrzewam, że właśnie między tymi galami, zwłaszcza na początku jakiejś drogi, no to jest duży skok pewnie. Tak. Znaczy na pewno parę rzeczy organizacyjnych, które gdzieś umknęły nam na początku albo wydawało nam się, że są ogarnięte, okazało się, że jednak można je troszeczkę bardziej podrasować i myślę, że tym razem się to udało. Troszeczkę więcej mieliśmy też ludzi, przez to, że zapotrzebowanie było na większą ilość osób na gali, to postaraliśmy się o to, żeby te osoby mogły tutaj znaleźć też swoje miejsce. A w jaką stronę pójdą kolejne edycje? Czy to właśnie będą wciąż takie mocno lokalne i właśnie dla zamkniętej powiedzmy publiczności, czy jakieś są plany, żeby jeszcze wyżej? No, z racji zainteresowania, ogromnego zainteresowania, chcemy pójść troszeczkę dalej. Czekamy na różnego rodzaju propozycje, rozważamy kilka różnych lokali, tak? Bo to chcemy troszeczkę pójść na większą skalę, ale nadal utrzymać ten charakter. Także na wiosnę dokładnie terminu nie znamy, najpierw chcemy dzisiaj pozamykać to wszystko, bo jak widać jest intensywnie gorąco, cieszymy się, że to wszystko się podobało, także nasza praca, że tak powiem, nie idzie na marne, tak? Bo co chwilę spotykamy się z różnego rodzaju informacjami, że naprawdę super galarze. Druga była lepsza niż pierwsza, dlatego chcemy iść za ciosem i zrobimy na pewno wszystko, co w naszej mocy, żeby trzecia była jeszcze lepsza. Jeszcze lepsza, tak jest. Domyślam się, że pan był odpowiedzialny za stronę sportową. Wiem, że było tam trochę zmian na różnych etapach właśnie. Jak wiele było problemów takich organizacyjnych przy właśnie zestawianiu karty walk? Kontuzje. No, każdy organizator musi się niestety z nimi liczyć, czy początkujący, czy zaawansowany organizator, no niestety musi się z tym zmierzyć. Nawet w ostatnich chwilach wypadło nam czterech mocnych zawodników z klas praktycznie A, czyli bardzo, bardzo wysoki tutaj poziom techniczny. Ciężko było cokolwiek dobrać na terenie Polski na ostatnią chwilę. No nie zmienia to faktu, że jednak troszeczkę udało się tą kartę uratować. Pojedynki były moim zdaniem bardzo dobrze zbliżone, jeżeli chodzi o poziom techniczny, więc tutaj naprawdę widzowie mogli liczyć na super widowiska. I też takie gale jak ta pokazują, mimo że one odbywają się w dniu, kiedy są również inne duże, wiodące organizacje, które robią gale w tym samym dniu, o tej samej porze, to pokazuje, że właśnie ten apetyt i zapotrzebowanie na lokalne właśnie chyba emocje jest coraz większe. Zdecydowanie tak i tak jak spotkaliśmy się z Odrzewem, że naprawdę potrzebne są gale takie, które mają bardziej kameralny charakter, właśnie nie typowo sportowy, hala sportowa i widowisko wyłącznie sportowe, ale gdzieś coś, co daje też inne emocje, nie tylko fajterskie. I takim pytaniem kończącym, bo generalnie Lubelszczyzna, jeżeli dobrze kojarzę z historii, to chyba był pierwszy obszar w Polsce, który odzyskał niepodległość, tak mi się wydaje, prawda, te 100 lat temu. I ten rosnący rynek tutaj, waleczność, jest gal w tym miesiącu, tylko jest trzy w tym mieście, to najwyraźniej ta historia i jakby to wszystko pokazuje, że Lubelszczyzna jest po prostu waleczna i lubi dobre sportowe emocje, czy waleczne emocje. No zdecydowanie tak, no stąd też utwierdzamy się w tej inicjatywie, tak, by kontynuować to dalej. Mamy super zawodników z Lublina, chcemy ich promować, chcemy, by rozwijali się dalej, ale to trzeba też troszeczkę od nas dać, tak, czyli organizujemy tego typu imprezy, chcemy iść dalej w tym kierunku, kształtować ich charaktery, kształtować ich wizerunki, nie tylko na terenie lokalnym, ale również na troszeczkę dalszym, tak. A ja jeszcze chcę przypomnieć, że tak naprawdę to, że te gale, o których mówisz, jest ich tak wiele w tej chwili właśnie w Lublinie, to przypominam, że to my zapoczątkowaliśmy pierwszą galą. Po 9 latach chyba nie było nic tutaj w Lublinie, a w marcu zrobiliśmy pierwszą galę. No i jakby posypały się kolejne różnych naszych
kolegów, którzy też takie gale organizują. Dokładnie tak jak Agnieszka wspomniała, bardzo można to zauważyć w harmonogramie. Pojawił się zaraz po nasz KSW, na nowy rok już jest zakontraktowany FEN w Lublinie, włodarze HFO też prowadzą ze mną rozmowy tutaj o organizacji, także naprawdę idziemy mocno w ten Lublin i tak się zastanawiamy, czy jest sens w ogóle stąd uciekać, no, i iść gdzieś tam troszeczkę dalej. Z mojej strony bardzo dziękuję w takim razie, dziękujemy za, że mogliśmy uczestniczyć w tej imprezie. Super, dziękuję bardzo.